Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Duch, czytając pierwsze litery, cud. I tak się mawia na cudzie u Zosi. Mój kanał jest częścią projektu Zygiego z Teksasu, który ma za zadanie pomóc ludziom budzić się. I stąd też zapraszani są bardzo wyjątkowi goście. A dziś mamy bardzo szczególnego i bardzo wyczekiwanego pana Roberta Bernatowicza. Witam pana po raz drugi. Witam Panią i Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj jestem na Pani kanale. Bardzo Państwa witam. Również witamy. I moich widzów też witam, bo oni tutaj tam troszeczkę z tego mojego kanału też przyszli, bo dałem informację o tym, że jestem teraz tutaj. No właśnie, i o czym porozmawiamy dzisiaj? Pytania były do mnie, tak? Tak, pytania. No, tematem wiodącym jest największe tajemnice świata, a więc pewnie zahaczymy o różne tematy. Tutaj Andrzej Muzykalny zapytał tak, pierwszy zadał pytanie, czy mógłby pan Robert powiedzieć więcej o przyszłym wcieleniu Saibaby? Czy na stronach Fundacji Nautilus ukażą się medytacje? Pytanie, czy jest coś nowego wiadomo w sprawie projektu FN dotyczącego polowań? O, to jest ważna sprawa, polowania. Bardzo ważna sprawa, czyli zacznę może w takim razie, bo pierwsze pytanie dotyczyło, niech mi pani przypomni, bo te polowania mnie poruszyły. Tak, to jest pierwsze pytanie, to. Dotyczące, bo z Morawy jest później, tak. Oznaki było, tak, na Morawach. Tak. Więc ja może zacznę od tego z polowaniami. Proszę państwa, o co chodzi w ogóle? Na czym polega ten cały pomysł? No więc ja uważam i mówię to oficjalnie mocno, z całą mocą silników, powinien być zakaz polowań. To jest bestialstwo. To jest po prostu bestialstwo. Ja, jeżeli państwo myślicie, że to jest męska przygoda, siła, duma, że to tak fajnie, tak super strzelać do tych biednych zwierząt, to gwarantuję państwu, że przeczytanie relacji, posłuchanie relacji ludzi, którzy na przykład są tłumaczami, bo bardzo często przyjeżdżają ludzie ze Stanów Zjednoczonych, to sobie tutaj postrzelać, prawda, do Polski. I te relacje, zwłaszcza jest taki mój znajomy, który napisał książkę Polowaneczko, tak, taka jest nazwa, Polowaneczko, on jest tłumaczem. I proszę państwa, te opisy są wstrząsające. Ja wam naprawdę daruję tutaj szczegółowe opisy, ale te zwierzęta, to nie jest tak, że państwo strzelacie do zwierzątka i ono jak na filmach pada, tak? Ono najczęściej nie pada, tylko ucieka z tą raną. Ci ludzie straszni, nie zawsze udaje im się zabić to zwierzę i to zwierzę po prostu zdarza się, że tygodniami kona. Tygodniami kona. Ja pamiętam taki wstrząsający opis tego autora Polowaneczka, gdzie on po prostu widział sarenkę, której odstrzelono łapkę, tak? Odstrzelił łapkę, no bo on tak nie trafi od razu, żeby zabić. Nie, ja wiecie państwo, ja nie chcę wam mówić tych rzeczy. Te polowania, w ogóle te polowania, ta straszna, parszywa, pseudomęska przygoda, to jest po prostu pozostałość po świecie barbarzyństwa i kiedyś będzie, tego nie będzie. Kiedyś tego nie będzie na Ziemi, tak? My musimy zrobić pierwszy krok, żeby uwolnić Ziemię z tej ciemnej bestii, w której w tej chwili łapach jesteśmy. Oczywiście można się spierać, jak to uwolnić, od czego zacząć. Ja myślę, że pierwszym krokiem będzie właśnie zakaz polowań. I oczywiście, że wiecie państwo, że lobby łowieckie to jest straszne lobby, to jest bezwzględne lobby, to są ludzie, którzy po prostu są strasznymi ludźmi, no powiem szczerze. I to nie mordercami. Pójdzie tak łatwo. To nie pójdzie tak łatwo. Ja nie chcę używać takich słów mocnych, ale powiem tak, że na przykład w Sejmie się pytałem, jakie byłoby nastawienie w polskim Sejmie do tego. We wszystkich klubach panowie i panie, prawda, uwielbiają sobie strzelać do niewinnych, konających zwierząt, bo to jest takie fajne, prawda? Wszystko jest na wódeczce jeszcze, nie wiem, czy pani wie, pani Zosiu, że tam jest podlewane mocno alkoholem, bo to tak fajnie jest w ogóle. Biorą dzieci, wiecie co, ja nie chcę mówić o tym, jak wyglądają polowania, bo po prostu sam stracę dobry humor. Natomiast zatrzymanie tej bestii, mam na to pomysł i tak powstał projekt Polowaneczko. Ten projekt mi chodzi po głowie już od bardzo dawna. Myślę, że
nie chcę zdradzać szczegółów, ale chcę, żeby powstała sztuka teatralna, ona na podstawie tego. I ta sztuka teatralna po kolejnych teatrach w Polsce będzie powiązana z taką akcją delikatną, żeby ludzi tak zapytać, co myślicie o tym, żeby bestii ukręcić łeb. I zacząć od Polski, bo to wiecie Państwo, to nie jest tak, że na całym świecie od razu będzie zakaz, ale jak będzie w jednym miejscu, ta iskra wyjdzie z Polski, tak? Zobaczymy. No, trzymajcie kciuki, mamy kilka tych projektów, to jest jeden moim zdaniem z najważniejszych i obiecuję, że nie zatrzymam się w tej sprawie, to na pewno się nie zatrzymam. Ja w tej chwili tutaj sobie kolejne rzeczy ustawiam, żeby móc robić więcej. Naprawdę, bo muszę niestety pracować i z czegoś żyć i zarabiać. I dlatego mam w tej chwili programy codziennie o 20, co nie jest takie proste, wie pani o tym dobrze jako youtuberka, prawda? Że to jest jakaś tam trzeba dyscypliny ogromnej. Ale tak się cieszę, że pan zadał to pytanie i że pan pamięta o tym polowaneczku, bo to jest po prostu, ten projekt jest naprawdę bardzo ważny. Kolejne pytanie dotyczyło znaków, tak? Znaków na ciele. Tak, tak, już przeczytam. Maria z Morawy. Dobry wieczór. Czy pan Robert, tak, ma doniesienia z Czech po znakach na ciele czy zeznaniach reinkarnacji? Pozdrawiam z Mora. Ależ ja lubię tych Czechów, w ogóle Czechy lubię. Naprawdę, ja uwielbiam, ja się tam cudownie czuję, to są tacy wspaniali ludzie i mają w ogóle, i Słowacja jest cudowna, naprawdę Słowacja jest taka pusta, taka jest przestrzenie tutaj, wszędzie w tym Polsce to dom obok domu, dom, jeszcze tutaj domy jest zbudowany, to nie da się tutaj tak łatwo. Więc tak, znaki na ciele. Gdybyście Państwo nie wiedzieli, ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądacie, wiecie o co chodzi z tymi znakami. Może ja Pani wybaczę w kilku słowach żołnierskich, tak krótko. Drodzy Państwo, pierwsze znaki zaczęły się pojawiać po roku 2000, w okolicach roku 2000. Ja tak dokładnie nie jestem pewien, czy to był 99, czy 2001, drugi, ale tak mniej więcej w tym czasie. Polega to na tym, że na przykład tutaj widzimy panią Zosię Golis, tak? Pozdrawiam panią jeszcze raz serdecznie. I proszę sobie wyobrazić, że pani się budzi rano, tak? Nie wiem, o której się pani budzi. Różnie, ale rano. Różnie. Rano. Idzie pani do łazienki, prawda? No tak. Bo to tak przeważnie jest, że idziemy do łazienki. Lustro jest na pewno w pani łazience, jest. Tak jak w mojej łazience. I nagle pani patrzy, co to, co kiczor, co to jest? Jakaś taka, takie koło sterowe, prawda? Czy ja się wygniotłam? Czy ktoś mi zrobił żart? Jeżeli ma pani jakiegoś partnera, dziecko, czy kogoś jeszcze w domu, to przeważnie jest awantura. Tak to jest. Ty, słuchaj, co ty w nocy mi zrobiłeś? Co ja tutaj mam? No jak to? Sama się wygniotłaś. Gdzieś sobie po prostu może suszarkę zostawiłaś w domu. Ten znak nigdy nie jest do końca taki. On jest taki lekko przysłonięty. Niektórzy idą do lekarza, lekarz składa bezradnie ręce, mówi, po pani sobie to suszarką od tego, no wie pani, no a teraz pani przychodzi, takie teksty też słyszą, po 2 tygodniach to znika, bez śladu, mimo że to się wydaje, że to jest tak, że będzie zawsze, a to znika po 2 tygodniach. Tak wyglądają te znaki. Proszę Państwa, ja z Czech mam relacje. Przyznam szczerze, że tych relacji nie jest za dużo, chyba ze 2 są z Czech. Po moich wykładach się osoby... Tak, nie, więcej, przepraszam. Proszę mi wybaczyć, rzeczywiście jest więcej. Tylko nie z Moraw, ale z Czech w ogóle są 3 znaki, tak. 3 znaki pamiętam, ale to w ogóle była... Pani Zosiu, jaka była to historia? Ja miałem, i drodzy Państwo, ja miałem wykład w Pradze czeskiej, tam dużo ludzi w ogóle przyszło na ten wykład. I to, nie, no filmowa historia, no muszę pani to powiedzieć, przepraszam, że to, wybaczcie mi państwo. I mam przed sobą te 300 osób i mówię, szanowni państwo, to było tłumaczone na czeski, tłumaczył Wacław Urban, pani Wacławie, jak będzie pan oglądał, niech Bóg panu wynagrodzi tę pracę. I jest taka sytuacja, że ja mówię do tych Czechów, mówię, proszę państwa, jestem przekonany, że wśród was może być osoba, która miała taki znak. I wtedy wstaje roztrzęsiona kobieta i po czesku zaczyna krzyczeć, że ona miała ten znak, że ma po prostu zdjęcia, że 3 lata, czy tam 4 lata temu miała ten znak i on był właśnie taki przysłonięty, no po prostu filmowa scena. I te znaki są na całym świecie. Ja nie wiem, dlaczego na przykład w Stanach, tak? Ja tego nie rozumiem, dlaczego w Stanach nic
nic o tym nie ma. Ja szukałem, bo to się wydawałoby, nie wiem, no UFO, jasne, UFO, duchy, bardzo rozwój duchowy, perfekcyjnie, tak? Medytacja, Matko Święta, fantastycznie, ale o tym nie mówić w ogóle nic? Taka cisza? Albo są, wie pani, że ja się naprawdę zastanawiam nad tym, czy to jest tak, że to jest tylko w Polsce, w Czechach, na Słowacji, tam gdzieś jeszcze na Finlandii były te znaki, we Francji były też znaki, ale 20 lat temu, bo Jacques Vallée to badał, a w Stanach tego nie ma, a w Japonii tego nie ma, a w Chinach tego nie ma. Byłem w Chinach, robiłem wykład o tym, zrobili oczy okrągłe, tak? Kwadratowe oczy mieli po prostu ze zdziwienia. Nie mam pojęcia. Także to jest zagadka, ale muszę coś pani powiedzieć państwu, jak już tak korzystając z okazji, że tutaj jestem zaproszony. Pani Zosiu, proszę państwa, drodzy panowie, to robi UFO. To kurczę pieczone robi UFO. Słuchajcie, ja jutro jest sobota, tak? Bo ja już się, dziś jest piątek, tak? Jutro jest sobota i ja nagrywam panią z Warszawy, panią Anię. Nagrywam w sobotę, właśnie jutro nagrywam ją. Ona, mogę już państwu powiedzieć, o czym ona mówi. Rzecz się działa w 2010 roku, czyli 13 lat temu, tak? Ona śpi razem z córką, duże mieszkanie ma, apartament, no, możemy nawet tak powiedzieć, tak? Miała, bo to ja nie wiem, czy ona ma to mieszkanie na to. I tak się zdarza czasami, że jakieś córka miała chyba około 9 lat, że córkę, no dzieci bierzemy do sypialni, tak? No wiemy dobrze, że tam do pewnego wieku, bo potem one już nie chcą z nami spać, tak? Ale tak jak jeszcze tam w miarę młode jest, małe, to tam się jeszcze bierze, żeby spało. Zresztą to jest bardzo słodkie, takie miłe, sympatyczne. I ona śpi z tą córką na łóżkach, jedno łóżko, drugie łóżko, nie jest na jednym łóżku, tylko są jakby dwa łóżka. Co to za odgłos jakiś dziwny? Chyba u pani, nie u mnie. I nie. Nie u pani? Znowu mamy odgłos. Drugi raz. No, słyszała najpierw pani to? Było nie. Państwo, żeście słyszeli, nieważne. Dobra, jak ktoś słyszał, niech da w komentarzach wiadomość. To nie u mnie. U mnie jest cisza zupełna. Dobra. Takie jakby drzwi ktoś otworzył czy coś. Dobra. I budzi się w nocy i wisi w powietrzu, lewituje w powietrzu. I widzi, lewituje w powietrzu, nie może się ruszyć, tak tylko mówi, że delikatnie mogła oczami wodzić i stoi obok niej mężczyzna, wysoki bardzo, z siwą brodą, emanujący ogromnym, niesamowitym światłem. Stoi obok niej, patrzy się na nią i obok jeszcze stoi istota, która no, ewidentnie są to przybysze z gwiazd, no mówiąc krótko. Ona to wszystko pamięta. I tylko zobaczyła, że córka śpi i potem już ona i córka dostały znak w tym samym momencie. Ten sam znak koła sterowego. Co to oznacza? Ladies and gentlemen, to po prostu robią istoty z gwiazd. I te znaki są kodem dla nas, do nas skierowany. My mamy te znaki odczytać, bo to jest... Ja, pani Zosiu, droga, powiem tak, że to jest jak traktowanie ludzi jak kartki papieru. Wie pani, o co chodzi, że można na przykład, proszę państwa, no ja mam tutaj, ja lubię sobie zapisywać różne rzeczy, prawda? I powiedzmy, że ja ten znak narysuję tak, jak on wygląda, tak? To takie właśnie jest koło sterowe, nie? Coś takiego, no mniej więcej, tak? Niech pani zobaczy, drodzy państwo. Gdyby oni, bo to jest, mówię, to jest kod skierowany dla nas, te zasłonięcia tego znaku, tego koła sterowego, one coś oznaczają, moim zdaniem oznaczają zbliżający się ważny moment na Ziemi, który będzie w roku 2028. Naprawdę, precyzyjnie te znaki mówią o tym. Gdyby oni robili te znaki na polu, tak? Na zbożu powiedzmy, na śniegu czy gdzieś, zawsze przyjdzie ktoś, mówi, a tam przyszli, wygnietli, oszukali, ale gdyby, ale oni powiedzieli, zrobili to sprytniej, oni to robią na ludziach, wielu ludziach, a to już nie jest takie proste, żebym ja panią, pani Zosiu, droga, namówił do tego, żeby pani odegrała taki teatrzyk, że tutaj sobie pani wygniotła, a no jak ja panią namówię, co ja pani zapłacę za to, żeby pani ten teatrzyk, absurd, tak, ludzie sobie nie rozumieją tego, że to jest genialny pomysł z tymi znakami na ludziach.
No i tutaj jest oczywiście jeszcze ta ostatnia rzecz, bo ja tych znakach, wiecie, że ja mógłbym godzinami mówić, bo to mnie po prostu ten temat mnie naprawdę poruszył. No w Biblii jest, w Apokalipsie jest o znakach, że będą znaki na ludziach. 666. Oczywiście oni szatan tutaj tego. Nie, to moim zdaniem to nie jest żadną bestią związaną z bestią, tylko to jest jak zegar. 666, czyli... Czyli to są lata, moim zdaniem to są lata. I te lata się kolejno odsłaniają. No wychodzi nam 2028. Ja jeszcze czekam w tej chwili, żeby analizować te ostatnie znaki, które napływają do nas. Nikt się tym nie zajmuje, nikt. Jesteśmy jedyni, no jedyni na świecie w tej chwili, bo Jacques Vallée się tym zajmował, ale się dowiedziałem, że mieszka teraz w Los Angeles i głównie to otwiera jakieś kolejne fundusze, które tam coś tam, jakieś inwestycyjne, także chyba sobie dał spokój z tym UFO i ze znakami. Wielka szkoda, bo zrobił fantastyczną rzecz. Dobrze, rozgadałem się, przepraszam Państwa. Ja tu zapytam, ponieważ jest z nami Dagmara, ta z Arizony, która wysłała ten filmik panu pokazać. Może jej zapytamy, czy w Ameryce, Dagmarka, czy UFO, a Dagmara pisze UFO na pustyni w Arizonie, posłała filmiki, tak, widzę ich od 2004 roku, ale czy ty czy oni mówią o tych znakach, o których pokazywał pan Bernatowicz? Jeżeli możesz, to napisz nam w komentarzu. Aha, komentarz. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Też widziałem już bardzo ciekawy ten filmik. Tych materiałów jest po prostu taka masa ogromna. Są tak wiarygodne, tak ciekawe, a ludzie i tak nie wierzą. Ja mówię, nawet gdyby im po prostu spokojnie, jak się Pani wykaże, to nie ma problemu. Gdyby się tak stało, żeby nawet te obiekty wylądowały przed ich blokiem, to jak ktoś jest nastawiony, że nie, to nie, to by i tak powiedział, że to jest nieprawda, że to jest jakaś mistyfikacja. Ale jakiś pomysł mają na ujawnienie. Jakiś pomysł mają na ujawnienie. Ja na chwilę zejdę, przepraszam. Ależ oczywiście, spokojnie. Bo to jest dziwne. Mogę coś powiedzieć. Pani, proszę Państwa, no tak się stało, teraz ja tutaj jestem z Państwem. Powiem Państwu jeszcze o tych znakach jedną rzecz, tak? Mianowicie, wyobraźcie sobie jedną sprawę. Jeżeli ja mam rację, bo tutaj załóżmy, że ja po prostu nie mylę się, jeżeli chodzi o ocenę tego i to będzie naprawdę w 2028 roku. Państwo się zastanawiacie, co się może wydarzyć, tak? Do czego jest to odliczanie, ponieważ te znaki z upływem lat były coraz bardziej odsłaniane, tak? One były na początku prawie, że przysłonięte, tak jakby ktoś, no ja nie mam tutaj, czekajcie, czy ja tutaj te znaki mam akurat. Akurat no, tam mam w regale, to już nie będę szedł. W każdym razie, jeżeli to się zastanów, co wydarzy w 2028 roku. Pani Zosiu, jak tam kondycja? No wie pan, ktoś chyba przeszkadza bardzo, żebym nie zadawała pytań, bo to... Ja bym powiedział inaczej. Jak nie gwizda, to teraz znowu... Ale to gwizdanie, mam nadzieję, że Państwo żeście słyszeli. Pani Zosiu, ja bym powiedział inaczej. Bo umówmy się tak, pani mówi przeszkadza. Spójrzmy na to pozytywnie. Po prostu jest duża energia dzisiaj. No. No tak. Ta energia człowieka zatyka, bo to tak jest. Że człowiek też czasami kaszle przez to, że po prostu energetycznie jest potężna dawka, która idzie. Tak? I stąd jakby może pani tak zareagowała. Także patrzmy na to pogodnie. Pozytywnie, że jest czyszczone pozytywnie. W tym gardle. Okay. Dokładnie tak. Ponieważ ja przez tą historię przez chwilę przejąłem pani kanał i zacząłem opowiadać i tutaj naszym drogim widzom, drogim państwu zadałem poważne pytanie, które ja sobie zadaję no, często razem z moimi przyjaciółmi. Co w takim razie, do czego jest to odliczanie przez te znaki? Tak? Co się może wydarzyć w tym roku 2028? Proszę Państwa, są dwie możliwości główne. Pozytywna i negatywna, tak? Negatywna, tak przynajmniej są ludzie postrzegani, coś się wydarzy, w sensie wojna, jakaś taka rzeczywiście rzecz nieprzyjemna. I tutaj mój przyjaciel Krzysztof Jackowski z Człuchowa, ciekawy człowiek, jasnowidz, twierdzi, że będzie rzeczywiście wojna. On zresztą mówi bardzo dziwną rzecz. Mówi, że w 2024, czyli w tym roku, będzie pierwszy konflikt, ale to będzie taki sofcik. Oczywiście mówi, że będzie wielkie zamieszanie w Polsce, będzie bardzo źle. W sensie nie, że będą jeździły czołgi i strzelały, tylko że będzie po prostu ciężko żyć z jedzeniem i takie rzeczy. Ale mówi, że w 2028 roku będzie coś o wiele większego. I mówił też
mówił też w pewnym momencie, że będzie, że Ziemia się przebudzi. Tak, on takie coś mówił, że może być jakieś takie ten. No ale dobrze, proszę Państwa, to jest pierwszy wariant. Drugi wariant jest pozytywny, tak? Czyli stanie się coś pozytywnego. I to odliczanie jest do ważnego momentu dla nas wszystkich. Dla Pani, dla mnie, dla Pani Magdy, pozdrawiamy, tak? Dla wszystkich naszych widzów. Proszę Państwa, co może być tym pozytywną rzeczą? Nie wygrana w lotto, jak może niektórzy sugerują sobie, tylko po prostu albo ujawnienie obcych, czyli jakieś oficjalnie lądowanie, czego ja sobie nie wyobrażam, bo to byłaby wojna, dramat, tak? Bo wszyscy te ruchy religijne by sobie po prostu nie poradziły z tym, ruszyłyby do walki i jakby zapomnijmy o tym. Zostaje tak, albo przybędzie on, czyli oczekiwany Mesjasz, ktokolwiek będzie i kimkolwiek będzie, a moim zdaniem on może być zupełnie inną osobą, niż sobie wyobrażacie. To nie będzie ktoś, kto zstąpi z nieba identyczny jak Jezus. A chociaż może być, niczego wykluczyć nie możemy, tak? I tutaj było pytanie o Sajbabę, prawda? O to, o wcielenie Sajbaby. Tak. Niech pani mi przerywa, jak ja będę za długo gadał na odpowiedzi na te pytania, bo tam jeszcze tych pytań może być. Ja tylko jeszcze tutaj dodam, że Dagmara napisała, że nigdy o tym nie słyszała, ta z Arizony, która ma kontakty z nimi już od 2004 roku. Czyli tamtego rzeczywiście, jak pan powiedział, nie ma. Nie ma, nie ma. Pani Dagmaro, ja nie jestem zdziwiony, co pani powiedziała. Znaczy, ja jestem zdziwiony, że te znaki są tylko w Polsce w tej chwili tak naprawdę, ale nie jestem zdziwiony, że oni nic nie mówią, nie ma tam żadnych, no nie ma. No ja po prostu w Stanach, jak się wstuka tam wyszukiwarkę, żeby znaleźć na amerykańskich stronach, to owszem, wyskakują znaki, które oni wzięli od Jacques'a Vallée, tak, wiele lat temu i sobie publikowali te teksty, które Jacques Vallée, Francuz, publikował. Także no zero, nul. Czyli Polska jest pod tym względem szczególna. Wie pani, że ja kiedyś, jak Boga kocham, jak ja słyszałem takie opinie, że tam z Polski coś wyjdzie, że Iskra z Polski, nie wiem, czy pani tam się spotkała z taką, że Polska jest wyjątkowa. Tak, tak. Śmiałem się. Że Iskra wyjdzie z Polski, tak, że tak, wybrana. Wybrana, że coś, tak, żeśmy na to, tak, wybrana akurat, nie? No ale patrząc na te znaki, na tą historię, no po prostu monumentalną, ja uważam, że te znaki to są w ogóle też z Biblii, opis z Apokalipsy, to są właśnie te znaki. No to tylko tutaj, w tym naszym kraju nad Wisłą jest. Nie wiem, nie chcę jakoś popadać w jakiś tutaj patos, mówiąc o naszym pięknym kraju, no ale rzeczywiście pod tym względem jest wyjątkowy, tak? I teraz tak, Sajbaba. Sajbaba, czy będzie jego powtórne zejście? Czy państwo wiecie o Sajbabie, czy nie? Jak nie wiecie, to tylko powiem. Nie wiem. Tak, ale tak, to może tam ktoś tam nie książkę. Wie. Chodził sobie taki człowieczek malutki w Indiach. Proszę Państwa, w Indiach jest tych guru ogromna liczba tych różnych tam awatarów i tak dalej. Także on dla mnie, jak kiedyś ja się dowiedziałem o nim, to tak sobie myślałem, tam co tam zawracać sobie głowę jakimś takim człowieczkiem malutkim. Chodził w takim pomarańczowym stroju, taką miał ten, fryzurę, taką afro, jak tak. Ja zawsze mówię, jak Bonnie M, ten z tego Bonnie M, co tam tańczył. Tak, tak. Tak, a śmieszny taki człowieczek. Teraz mnie łapie za gardło. Co coś w tym jest? Coś w tym jest. Jak Boga kocham, coś w tym jest. I tak nie, na wszelki wypadek jeszcze napiję. No, także coś tutaj. I jeszcze państwo cofnijcie się do tego gwizdania, bo ja nie słyszałem gwizdania, jak spowodaj. W każdym razie. Nie, na początku. Na tamtym nagraniu. Na początku. I ten człowieczek po prostu, zacząłem dostawać informację, że ten człowieczek to nie jest taki zwykły człowieczek, kolejny tam Hindus, który sobie tam jakiś w aszramie chodzi, tylko że on potrafi komunikować się z każdym z nas, z panią ze mną, z panią Dagmarą, z każdym, przez niezwykłe zbiegi okoliczności. No cały czas. No właśnie. No właśnie, ale to też wie pani, to jakoś tak ubarwi ten live, no będzie, przejdziemy do historii dzięki temu. No i słuchajcie, ja się śmiałem, zrobiłem audycję i po prostu takie rzeczy się zdarzyły wtedy, że jest taki moment, droga pani Zosiu, drodzy państwo, że takie słychać dzwony przeznaczenia z tyłu, taki dźwięk jak w Deadline Zone, czy jakieś takie po prostu tam. I to naprawdę ja tak wtedy tak poczułem, jak no, zrozumiałem, że on się z nami skontaktował wtedy po tej audycji. Nie ma w ogóle dyskusji, nie ma dwóch zdań. Zmarł w 2011 roku.
Był bardzo oskarżany o straszne rzeczy, o jakieś, bo jak sobie wstukacie tam Sai Baba, to że pedofil i tak. Ja w to nie wierzę, rzeczy od razu pani mówię. Ja też jestem oskarżany i zrobią o mnie jakieś audycje paskudne, że kościół jakiś tworzy ufologiczny, że jestem kłamcą, bo zdany, naprawdę, tak, tak, jak pani wstuka tam ufologów, to pani się dowie o mnie takie rzeczy, że no rzeczywiście jestem tu potworem. I ja podejrzewam, że ten sam mechanizm jest, a przecież zdany najprawdziwsza historia na świecie, tak, i oni twierdzą, że ja jestem tutaj niszczycielem ufologii, bo promuje fałsz, tak? Czyli jak taką historię parszywą oni są w stanie stworzyć, ci ludzie tutaj, UFO, zajmujący się UFO, no to jaka jest przeszkoda, żeby takiego Saibabę zrobić pedofilem, tak? No co to jest? Wystarczy puścić w jego otoczenie jakiegoś naszego człowieka, który będzie tam przez chwilę, potem wyjdzie i mówi, widziałem, jak jest pedofilem, widziałem, jak gwałcił chłopców i tak dalej. No i to, także ja mówię, w to nie wierzę. No i proszę Państwa, jego zejście na Ziemię może być spektakularną rzeczą. To znaczy będzie tym trzecim jego wielkim, czyli Prema Babat będzie, tak? Będzie, i moim zdaniem to może być oczekiwany Mesjasz. I jedną rzecz Państwu powiem taką szokującą. On będzie wyglądał i ma wyglądać idealnie jak Jezus. Jota w jotę, 1:1. Powiem pani dlaczego. Była to historia, ja mam ją w archiwum spisaną, nawet mam to zdjęcie słynne. Mianowicie zostało zadane mu pytanie o to, jaka będzie następna ta jego inkarnacja. On powiedział, zrób zdjęcie, i na zdjęciu po prostu wyszedł Jezus. Identyczny, tak? Także on będzie wyglądał tak samo. Długie włosy, broda, no taki, a w ogóle no, rysy europejskie, żaden tam Hindus, tam nic takiego nie będzie, także on się może tutaj pojawić, tutaj po prostu. No, ciekawe gdzie, jak, no, wielka zagadka. Na razie nie mamy potwierdzenia tego, że jest. A może w tym 2028 się pojawi, 2028. No, pani Zosiu, to ile byłoby lat? Mamy 4 lata, tak? 4 lata. No to tak. No to tak by wychodziło. Szybko. To by stosunkowo szybko. No drodzy Państwo, musimy. Chciałbym zobaczyć działać. To. Musimy działać, tak? Musimy po prostu ten świat naprawić, żeby on mógł przyjść do lepszego świata niż jest w tej chwili. Słabo się potoczył ten świat teraz, nie? Te wojny, to wszystko, to Ukraina. Dramat. No nic, jakieś inne jeszcze pytanie. Bardzo dziękuję za pytanie. Pan Orion pisze, witam Pani Zosiu, witam Orion, Pani Edwardzie. Ja Edwardzie. Też słyszałem ten jakby świst. Czyli Panie Edwardzie, słyszał Pan to? No właśnie, ja też słyszałem. A, bo jedną rzecz Państwu powiem. Przepraszam, że ja tak robię dygresję, ale Panie Edwardzie, w ogóle wie Pan, że uwielbiam Pana, wie Pan o tym. I pozdrawiam Pana serdecznie, dziękując za wszystko, bo ja znam człowieka, Pani Zosiu. Ja znam, znam człowieka, bo ten człowiek po prostu przyszedł od nas tutaj i znam. Niesłychanie fajny facet z Warszawy. I nawet żeśmy rozmawiali niedawno, także nieważne. Znaczy ważne, pozdrawiam i teraz sprawa następująca. Pani Zosiu, Pani jest w tej chwili gdzie? W Stanach, tak? Gdzie nie, ja jest? Jestem. Nie, w Polsce. Dagmara, tak? Jest w Arizonie. Dagmara jest w Stanach, w Arizonie. Ja jestem Pani w jest w Polsce, tak? Jesteśmy połączeni. Tutaj cyfrowo jakoś. Bardzo często się tak zdarza, że ludzie, którzy są zmarli, znaczy fizycznie, bo nie ma śmierci, jest tylko śmierć fizyczna, ale my żyjemy dalej, tak? Oni niestety zdarza się, że odwiedzają tutaj w trakcie wywiadów, mi się zdarzało, że przychodzili i po prostu robią żarty, tak? Albo to zagwizdzę gdzieś. A miałem taką sytuację też, z kim to ja rozmawiałem, niech za momencik, bo to było dawno, też jakiś wywiad miałem i nagle słychać takie halo, halo, i to mi mówiło to stąd, z boku, tak? Bo oni, no ciekawa jest rzecz, prawda, tutaj, ja miałem taką w bazie Nautilusa taką historię, że ja po prostu, wie pani, bo baza Nautilusa jest pod Warszawą, wszyscy chcą zobaczyć, jak ta baza wygląda, nie każdemu jest to dane, no to ludzie fizycznie umierają, no to potem gdzie sobie mogą polecieć, gdzie chcą, tak? I ja spałem w kamperze i po prostu słyszałem różne rzeczy, no, ale nie chcę o tym mówić, żeby Państwa nie wystraszyć. Sam się trochę wystraszyłem, no ale dobrze, już wybaczam. Wybaczam im, że chcą
że w tych ciałach astralnych tutaj sobie przychodzą i pewnie tak ktoś przyszedł i zagwizdał. A Państwo, jeżeli jeszcze tego nie słyszeli, to cofnijcie do początku tego potem, po zakończeniu, tak, no bo teraz nie słuchaj ten gwizd. To jakie jeszcze pytania, niech Pani powie. Tak, mam pytanie, czy znaki na ciele to coś dobrego dla osób, które je mają, czy wręcz przeciwnie? Neutralne to jest, to znaczy nie ma żadnych negatywnych rzeczy, żadnych negatywnych, po takim lękiem, strachem na początku, że o Boże, skąd się to wzięło, co to jest, czy ja nie umrę, ja tak, były takie, potem to znika, nie ma żadnych negatywnych, jakichś szczególnie pozytywnych też nie dostrzegam, też obserwujemy te osoby, które miały te znaki, ale nie widziałem czegoś takiego, żeby się szczególnie uduchowiły, czy coś, czy jakieś zdrowie odzyskali, czy siłę, czy wygrali medal olimpijski na olimpiadzie. Także to jest neutralne. Nic nie jest groźnego absolutnie. To uważam, że to jest po prostu traktowanie ludzi jak czyste kartki papieru. Naprawdę, to jest niesłychane. To jest najbardziej fantastyczna sprawa, jak przekazać wiadomość dla ludzkości. Właśnie potraktować nas, ludzi, jako kartki. Na tych ludziach po prostu to robić. Wtedy nikt nie powie, a to jest fałszywe, bo to ona sobie wymyśliła. Nie, ona sobie nie wymyśliła, bo nie przekonacie takiej osoby do tego, żeby odegrała taki teatrzyk. No, po prostu. Także nie jest to negatywne. Pani Joanna pyta, czy można gdzieś kupić proszek VIP-hut? Nie wiem, co to jest. Vibhuti, proszek Saibaby. Proszek Saibaby. Ja wychodzę z... Tak. Nie wiem, drodzy Państwo, czy ten proszek jest dostępny. Wiem, że ten proszek się pojawia na zdjęciach Saibaby. Na zdjęciach się... Słyszała Pani o tym? Tylko czytałam, że on tam miał tą moc materializacji, nie? Dziennikarzowi, który tam wścibski był, próbował ten pierścień z tym brylantem, nie? To takie różne, ale o tym proszku nie. To znaczy nie, bo to było tak, że jak on wychodził na darszan, czyli spotkanie z nim. Aha, to co on. Tak. On taki ruch. Momencie, żeby Państwo zobaczyli. Taki ruch robił ręką i mu się sypał ten proszek. I wtedy ludzie brali tak ręce i on tam sypał ten proszek na rękę. I tak się ten proszek został, tak? Natomiast ja uważam, że to sam proszek to jest tylko symbol, drodzy Państwo. To jest symbol, bo to jest zwykły popiół z roślin spalonych. Mhm. To jest do niego taki telefon, który po prostu, numer telefonu do niego zadzwonić. Ja, gdybym ja, prawdę mówiąc, uważam, że ten proszek nigdy się nie powinno w ogóle sprzedawać. Nie można za niego brać pieniędzy, bo to jest święta historia. No, także, no ale pewnie tam, wiem, że w Indiach, w tych aśramach jest, czy w aśramach, ale chyba w aśramach tak się mówi. Jest sprzedawany na potęgę po prostu ten proszek. To był proszek akurat od Saibaby, no nie trudno mi w to uwierzyć, bo tego proszku nie jest aż tak dużo od niego. No. Dagmara napisała też, że ona znaki od nich ma, ale w powietrzu różne, nie? Tak się komunikują. W powietrzu? Tak, i jej ojciec ma tam, no ona pewnie będzie z panem rozmawiała, tak, różne. Ale w powietrzu, rzeczy. W jakim, że coś się pojawia w powietrzu, tak? Jakiś taki znak? Jak to wygląda? No nie, dobra, nie chodźmy teraz te znaki. Okay. Niech się ze mną skontaktuje, ja się z nią tam też. Tak. Ona napisała do pana na WhatsAppie. Na WhatsAppie, na fundację, tak? No muszę ten zacząć WhatsApp czytać, Boże drogi. Tam jest tyle tych wiadomości od ludzi na tym WhatsAppie. Bo się wybrałem, żeby SMS-y czytać. A oni jeszcze na WhatsAppie, czy na Messengerze. Nie. Dobra, dajmy spokój o tym. Okay. To taki pan Subeko zadał pytanie. Subeko, tak? Czy jest szansa, że ludzkość nauczy się żyć bez pieniędzy, banków i bez polityków? No nie, no to wiadomo, że tak. No to proszę Państwa, to w ogóle słuchajcie, no my idziemy w kierunku takim samym, w jakim poszły te światy. No bo to nie jest, to nie da rady tak być, żeby tak było jak teraz, tak? Żeby były, no po prostu tam nie ma pieniędzy, no. Nie ma pieniędzy, nie ma granic, nie ma krajów. Ludzie sobie nie wyobrażają. Ludzie na przykład granice między tymi zagonami uważają, że to jest w ogóle największa dobro takie, tak? Oni na przykład nazywają to suwerenność. To jest taka cudowna rzecz, tak? No okej, fajnie. Super suwerenność, jak są te bandyckie, agresywne kraje wokół. No to rzeczywiście trzeba być suwerennym, bo bandyta najedzie, no to trzeba tam go jakoś się bronić, tak? To oczywiście. Natomiast
potem, jak już będzie wyzrastała świadomość, no to nie ma sensu, te granice są bez sensu. No. To jest świadomość planetarna wtedy będzie. I radzą sobie bez pieniędzy. I radzą sobie bez pieniędzy i to nam się to, wie pani, no tutaj ja na przykład się tak zastanawiałem, bo ten komunizm to jest straszna sprawa, tak? Żebyście państwo wiedzieli, tak? Bo komunizm jest pozbawiony duchowości. Tak. Coś chyba dzwonił pani. Nie. Nie? Nie było żadnego sygnału. No, mnie też nie było, nie wiem, ja słyszałem wyraźnie jakieś krzywne. Coś mamy szczęście na jakieś coś takie po prostu zaraz wizyty, dowcipy. Ja wyciszyłem, nie wiem, czy państwo żeście słyszeli to, takie jakieś po prostu dźwięki. Dobra, mówiliśmy o pieniądzach i o komunizmie. Proszę państwa, żebyście mieli jasność, ja tutaj na tym etapie barbarzyńskim, na jakim my jesteśmy, likwidacja pieniądza, no to jest, schodzimy po prostu do epoki kamienia łupanego i wielkiej wojny, tak? No bo ja... Powiem pani tak, ja się nad tym zastanawiałem. Ja jestem w stanie zgodzić się, żeby codziennie rano zejść przed nasz dom i tutaj ten blok, gdzie mieszkam, i posprzątać. Tak? Mm-hmm. Jestem w stanie. Ja nie będę miał z tym problemów. Ale moi sąsiedzi, dlaczego? Co to jest? Tak? Więc po prostu ja uważam, że jest to w tej chwili niemożliwe, żeby to wprowadzić, absolutnie niemożliwe. No po prostu musimy niestety się z tym... Jest tam pani jeszcze? Halo? Tak, tak, jeszcze pobyć. Tak, tak, przepraszam, bo ja tutaj po prostu nagle straciłem obraz. To też dlatego, że nie, Adam Maksymow nie dzwoni. Słychać i widać pana bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak? No to powiem tak państwu, kto dzwonił do mnie, bo tutaj też może stąd był ten dźwięk. Zadzwonił do mnie Adam Maksymow, to jest facet, który w Jarmutówku obserwował UFO w roku, który to był rok? O, już panią mam, już wróciłem, przepraszam państwa, bo jak on tutaj zadzwonił, to mi to będzie świetnie. Bardzo ciekawa obserwacja. Szukajcie sobie Adam Maksymow. Adam, ja cię pozdrawiam, jeżeli tutaj będziesz nas oglądał, przepraszam, że cię tak brutalnie rozłączyłem. Bardzo ciekawa obserwacja UFO, takie po prostu jak się wznuły, to potężne takie obiekty on widział, jasne, to dźwięk był taki, jakby turbina po prostu pracowała na coraz wyższych obrotach. Fantastyczna ta relacja jest jego. No także jak pani widzi, że dzwonił facet od UFO, który widział UFO, no także też nie jest przypadek. No dobrze, a wracając do pieniędzy, powiem państwu tak, myślę, że za naszego życia to w ogóle zapomnijmy, żeby tutaj jakieś wielkie zmiany zaszły, bo ludzie są zbyt interesowni, zbyt materialistyczni, żeby cokolwiek tutaj się udało. Nawet z tymi polowankami nie wiem, czy mi się uda, zobaczymy w jednym wcieleniu. Najwyżej załatwię to w kilku wcieleniach. Tak? Ja w ogóle patrzę na życie nie tak, jak że moje życie Robert Bernatowicz, tylko ja wiem, że będę w kolejnych, także tutaj nie odpuszczę nawet. Jak zniknę w tym ciele, to się pojawię w następnym i dokończę ten projekt po prostu. Nie odpuszczę tego. Także że im nie daruję. Nawet jak to zrobię za 100 lat, to zatrzymam. Natomiast ja oceniam, jest taka ciekawa rzecz z Rendlesham, nie wiem, czy pani zna ten przypadek, to jest 80. rok, niesamowite spotkanie z UFO w bazie wojskowej RAF-u, to jest 80 km od Londynu, gdzie doszło do manifestacji nad bazą RAF-u, która miała, tam były po prostu bomby atomowe, tak? Silosy z bombami, przyleciały obiekty 300 świadków, no i nieprawdopodobna rzecz. I Jim Peniston, który miał kontakt z obcymi, w pewnym momencie został wprowadzony potem już w hipnozę, tak? Żeby w hipnozie odtworzyć, jak to spotkanie przebiegło. Jest jeden moment, bardzo ciekawy tutaj do naszej rozmowy też, mianowicie pada do niego pytanie... Nie, to nie było pytanie do niego, przepraszam. On mówi to, co słyszy od nich. Tak? I w pewnym momencie ta istota, która do niego przemówiła, mówi coś takiego. We are time travelers. Jesteśmy podróżnikami w czasie. Ale po chwili mówi, jesteśmy wami z przyszłości, z roku 8100. I teraz my tutaj, ja zawsze się zastanawiałem, czyli oni są albo obcymi 8100, albo są nami, czyli ludzie opanowali te podróże w czasie i w roku 8100 się cofnęli do nas, ale bardziej
pasuje mi inna koncepcja. Mianowicie pasuje mi, droga pani Zosiu, coś takiego, że oni są na etapie takim, na jakim my będziemy w roku 8100. Czyli mamy przed sobą 6000 lat. Raczej nie dożyjemy. Na jednym życiu, ale na kolejnych dojedziemy, proszę państwa. Tutaj jedna uwaga jeszcze, zanim kolejne pytanie. Bardzo ważne. Proszę państwa, mam nadzieję, że wy się nie boicie tak bardzo śmierci. Trzeba się bać trochę śmierci, ale wiedzieć, że ona nie istnieje. Zawsze patrzcie na ludzkie życie tak jak, ja zawsze to mówię, jak na wstęgę. Wstęgę złożoną z takich małych, małych ogniw, która pięknie idzie do góry. I wy patrzycie i rozliczacie wszechświat za ten mały jeden elemencik tej wstęgi. Albo nie jestem tak piękny, bo nie jestem tak bogaty, bogata, nie mam takiego tam partnera, partnerkę, jaką ten, prawda, jak, dlaczego mnie tak pokarałeś, nie. A tutaj jest nieprawda, wszystko jest w porządku, bo jak się spojrzy z boku w tą wstęgę, to ona idzie pięknie do góry. No, my musimy mieć takie doświadczenia mniejsze, gorsze, lepsze, żeby po prostu ta wstęga właśnie tak właśnie szła pięknie do góry i jako ta wstęga, Robert Bernatowicz, ja jako ta wstęga mówię, że ja po prostu nawet jak zniknę tutaj kiedyś tam w tym ciele fizycznym, co mnie to jakoś w ogóle nie martwi, bo i będę żył dalej, ja tutaj po prostu w tej wstędze zrobię dalsze kolejne projekty Nautilusa, ja się nie zatrzymam, jak zniknie ta moja fizyczność tutaj. No, to taka dygresja na marginesie. Mhm. Okay. Tu pan Orion napisał jeszcze, jutro napiszę panie Robercie coś tak. O znakach u siebie, bo coś mi się przydarzyło na jesieni na działce. Znaki nieco inne, bo przypominają jakby satelity Elona Muska, 10 sztuk w rzędzie. Bo pan Edward robi zdjęcia, to zawsze przysyła UFO nad Mazowszem, bo tam na Mazowszu to robi i rzeczywiście niezwykłe mu te zdjęcia wychodzą, różne obiekty fotografuje. Dobrze, panie Edwardzie, bardzo chętnie. Tutaj dla państwa też taka uwaga nas słuchających. Nie wiem tam, ile nas słucha, jest jakaś... 150. Dzwoni do mnie. A nie, byś mi nagrał mi się ten, to właśnie mój zegarek w tej chwili dzwoni, to ja Adam się nagrał. A ciekawe, z czym się nagrał. Nie będę tego odsłuchiwał w tej chwili dla państwa, ale z czymś na pewno ciekawym. W każdym razie taka jedna uwaga, ponieważ pan Edward, który tutaj jest z nami, panie Edwardzie, niech moc będzie z panem, robi tak, że to, tak naprawdę wam to wyjdzie. Macie aparat, skierujcie po prostu na puste niebo, czyste niebo. Nic tam nie ma, nic nie widzicie, chmurki tylko. Róbcie sobie ze 20 zdjęć, a później tak, czy jak będziecie mieli szczęście, to możecie coś ciekawego zobaczyć. Po prostu te obiekty się ukrywają przed naszym wzrokiem, a aparat fotograficzny łapie troszeczkę szersze spektrum i te obiekty widać. No to taka uwaga, ale fajnie, że pan Edward tutaj nas ogląda. Bardzo się cieszę. Tu pan Marcin pyta, panie Robercie, jak to jest z reinkarnacją osób pokroju Hitlera, Putina? Oni widzieli swoje życie przed inkarnacją, wiedzieli, co będą robić, czego mieli się nauczyć. Pozwolono im na to? Tak. Oni są, to też jest, ja pamiętam, że kiedyś zapytano jednego z mistrzów duchowych, tak, wielkich mistrzów, nie jeden Sai Baba jest mistrzem, z wielu mistrzów takich rzeczywiście, których ja uznaję za źródło światła, bo wiecie państwo, że ludzie się dzielą na to, którzy mają światło, a którzy nie mają światła. Światło się, ze światłem się rodzi człowiek, to nie jest tak, że światło można nagle zdobyć, tak, i dlatego niektórzy ludzie świecą wręcz, tak, po prostu świecą, w sensie takim, w cudzysłowie, ale czuć od nich jakiś power taki ogromny, bo to jest to światło. I ten człowiek został zapytany o Hitlera i on powiedział, ten mistrz powiedział taką rzecz, mówi, nie rozumiecie, to był nauczyciel wasz, on was czegoś nauczył. On was nauczył, co to jest zło na przykład, tak? To jest skomplikowana rzecz, to nie, to ci ludzie, ja się w ogóle obawiam, że ci ludzie, tacy despoci wielcy, mordercy, tak, tutaj jak Stalin, jak ten, to oni, najgorsze jest to, że oni są przekonani, że robiąc te straszne rzeczy, dobrze. Oni robią dobrze, tak. Ja zresztą, nawet co tu szukać w Polsce, ja mam przecież, wiecie państwo, no, też jestem człowiekiem żyjącym, obywatelem i mam swoją ocenę różnych tam politycznych rzeczy, które się dzieją, tak nie nazywając i nie definiując. I widzę czyste zło, tak? Czyste zło. I
ktoś, kto robi to czyste zło i reprezentuje czyste zło, jest przekonany, że on jest czystym dobrem. Tak? No. I to naprawdę to nie jest tak, że on tak gra, tylko on po prostu rzeczywiście w to wierzy w święcie i dlatego jest tak ważne przebudzenie duchowe. No, niestety, to bez tego nie pójdziemy dalej. Ale proszę mi powiedzieć tak, bo przecież mamy wybór tego życia, prawda? Tak. I jak to się dzieje, że czy oni wybierają takie coś? Oczywiście, no. Że wybierają. Pani Zosiu, wie pani, jak to się odbywa w ogóle niebywane? No to ja tutaj, to jest po prostu, słuchajcie, ja mówię szczerze, ponieważ skąd ja to wiem w ogóle, żebyście tak tutaj, że ja nie wymyślam tam, czy coś tam, nie przeczytałem jakieś książki, ja po prostu oceniam to na podstawie relacji dzieci też, tak, bo ponieważ wiecie, że dzieci schodzą tutaj z pamięcią często, pamiętają to poprzednie życie i oceniając to, co mi tutaj piszą, no. Dobrze, mój przyjaciel tutaj napisał mi, ale sympatyczną bardzo wiadomość, słucha nas, tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i przesyłam moc do ciebie, Kamil, w takim razie. Dobrze, i teraz tak, dzieci mówią dziwne rzeczy, niezwykłe rzeczy. Ja już pomijam to, że dzieci mówią do swojej mamy, wiesz, ja ciebie obserwowałem, jak jeszcze się nie znałaś z tatusiem. Ja już wiedziałem, że będziecie się znali, a jeszcze go nie spotkałaś. Ja mogłem sobie wybrać różne mamusie, naprawdę tak mówią, różne mamusie, ale sobie wybrałem ciebie. Bardzo mi się podobałaś. Tak mówi jedno z dzieci, tak? Drugie mówi tak, mówi, no ja właśnie chciałem tutaj się pojawić, zejść, ale też było wielu chętnych na to, żeby tutaj zejść. No naprawdę, i zostałem po prostu, się bałem, że nie będzie ten, ale mogłem wreszcie zejść, to zszedłem, bo tam ktoś podjął taką decyzję, bo zejście, wiecie państwo, nie wszyscy chcą cierpieć, no. Fizycznie, tak? Chcemy, żeby nasze życie przypominało życie hollywoodzkich gwiazd, tak? Cudowna uroda, pieniądze, sława, podróże, wszystko i zdrowie jak dzwon, tak? Że można chodzić po wierzchołkach drzew. Super, tylko wiecie państwo, tego typu życie nie daje wam ogromnego rozwoju, bo wy się niczego nie nauczycie w tym życiu, tak? My zazdrościmy tym aktorom hollywoodzkim, tak? Jak oni wyglądają, jak oni ten, ale my tak naprawdę, no, trzeba im trochę współczuć, bo czasami to są puste pustaki takie straszne, tak? Piękne, urodziwe, ale pustaki. I oni będą po tym życiu musieli przejść kolejne, gdzie się nauczą cierpienia, nauczą się miłości, współczucia, zrozumienia. Każde to doświadczenie nasze nas czegoś uczy i niestety mówię to z przykrością, bo mi się to też nie podoba, pani Zosiu, żeby to była jasność, drodzy państwo, bo ja nie życzę sobie jakiegoś cierpienia, tak? Ja nie mam tutaj. Natomiast no niestety tak jest, że te ciężkie życia tej wstędze, te malutkie takie ogniwka, no ale starzają się ciężkie. Też może ktoś nas słucha teraz, kto ma takie ciężkie życie. Ja zawsze pamiętam o tych ludziach i bardzo ich pozdrawiam. I nie martwcie się, będzie dobrze. Zobaczycie, że to wstęga jeszcze wam to wynagrodzi. Ale to ciężkie życie niesamowicie daje kopa w górę. No niesłychanie daje kropkę. Wiem, coś tutaj... o tym. Więcej pani... No panie, mam jakieś pan pewnie doświadczenia ciężkie. Ja akurat jakoś dziękując, ktokolwiek jest tam na górze, to ja dziękuję, jakoś łagodnie mi, że tak powiem, to życie przeszło. Ja mam fajne życie i tak za to, za co Bogu dziękuję, natomiast dobrze wiem, że po prostu obcy też mówią, że z innych planet, z innych gwiazd, że zejście tutaj na ten ciężki świat, straszny świat, potworny świat, niebezpieczny świat, no daje ogromną tutaj, bo tutaj wie pani, dobro i zło jest tak po prostu się styka, tak? Tak się styka. U nich tego nie ma, u nich jest samo dobro, tak? A ten nie ma tak, że na tych wyższych światach to już w ogóle to jest to, co to jest raj, tak? Natomiast na tych niższych, no można być albo, nie wiem, jakąś osobą świętą, albo bandytą, który wyjdzie i zacznie badać ludzi, tak? Także ten wybór tutaj mamy. No. Ciekawe jest to nasze życie. To jest taka, mówię, no jest. To jest boska gra, słuchajcie, jak się spojrzy na to życie niesłychane, tak? Jak dostrzeże się tą taką fantastyczną sprawiedliwość, że jest na przykład jakiś taki bandyta, taki parszywy drań, tak? I całe życie przeżył cudownie. Mu wszystko uchodziło, tak?
I na koniec on się spowiada tam, prawda, i ten daje mu rozgrzeszenie, on leci do raju. O! Tak. Nie ma takiego numeru, proszę Państwa. Jak był draniem, to zapłaci za to. Jak nie teraz, to w następnym życiu, albo w następnym, albo jeszcze tak w następnym. Jest. System jest sprawiedliwy do końca, absolutnie. Tak. Także Państwo patrzcie ze współczuciem. Ja teraz rozumiem słowa Jezusa też, które w tej Biblii, tak, że trzeba tym złym naszym ludziom, którzy tam robią jakąś przykrość, współczuć im trzeba, tak? No bo oni nie są nieświadomi, no. Oni za to zapłacą, tak? No. Także patrzcie, ja mówię, nauczcie się wybaczać, bo to jest filozofia oparta na mechanice duchowej po prostu, tak? To nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, a wybaczaj. Co ja mam wybaczyć takiemu draniowi, tak? Że się buntuje takiemu bydlakowi, tak? Właśnie jeszcze mu zrobię taki numer, że pożałuje. No, proszę Państwa, właśnie nie. Właśnie współczujcie mu, bo naprawdę będzie cierpiał. No i, no i niestety tak jest. No, pełno cierpienia jest w tym życiu. To pytanie do Pana, tak. Od Pani Malwiny. Mhm. Witam. Czy znane są Panu Malwiny. Robertowi przypadki porwań opisanych przez Dawida Jacobsa, wydobytych przez hipnozę? David Jacobs. Mhm. Bardzo ciekawe przypadki. Bardzo. Ja poznałem Pana Jacobsa. Poznałem w Las Vegas. Oczywiście, że są z mi znane. Ja byłem świadkiem cudownego wykładu Davida Jacobsa. Mogę powiedzieć o nim? Tak? Jasne. Proszę Państwa, on w ogóle, ja uważam, że wśród tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się UFO, ja mam generalnie złe zdanie o takich ludziach, bo miałem bardzo przykre doświadczenie, ale są fantastyczni też ludzie, tak? Także to nie jest to prawda do końca. Ten gość jest po prostu genialny. To jest naukowiec, który kapnął się, że jest po prostu, że oni tu przylatują, zaczął to wszystko analizować, spisywać precyzyjnie. Jest bogaty, pani Zosiu. No, pieniądze są fajną rzeczą, nie? Wiemy o tym, jako ludzie tutaj zmagający się z tym całym łezpadołem, proszę Państwa, to planeta ciężka jest planeta. Nie spodziewałem się na tym, że będzie tak ciężko. Słowo daję, no ale trzeba walczyć. I on, słuchajcie, zebrał błędy obcych. Obcy popełniają błędy. Kompromitujące. Na czym to polega? Ja pomijam już, ja tutaj się spotkałem w Polsce, że biorą na przykład dwóch kierowców, którzy jechali ciężarówką, to jest konkretna historia, jadą w Sochaczewie, zrobili sobie postój, bo była po prostu burza duża. No to był rok, pani Zosiu droga, to był rok 96, kiedy ja rozmawiałem z nimi. No, 96 rok, Jezus Maria, nie myślałem, że ludzie tyle żyją w ogóle. Nie wyobrażałem sobie, że jeszcze będę w roku 2024 w ogóle jak siadł. Ale słuchajcie, rozmawiałem z nimi. I oni pamiętają tylko tyle, że opadał księżyc, taka jasna kula, i stracili przytomność, mieli wzięcie przez UFO. Ciężarówka była na biegu, włączona na pierwszym biegu, była 30 km dalej, on się obudził. On był na miejscu pasażera, a był kierowcą. Obudził się jako pasażer i zobaczył, jak jego kolega po prostu w takim transie jedzie i ta ciężarówka na pierwszym biegu, tak. Tak powolutku jechała i on natychmiast się rzucił, zatrzymał ten samochód, oni byli 30 km dalej, więc tą ciężarówkę całą wzięli. I on patrzy, on ma koszulę kolegi, a ten ma jego koszulę. Pomylili się w koszulach. Pomyłki się zdarzają obcych. Pamiętam, jak Jacobs opowiadał, że biorą dwie osoby z różnych miejscowości, bo oni te eksperymenty jakieś tam robią i się mylą im osoby i odstawiają jedną do tej miejscowości, stąd skąd wzięli tą drugą, tak? I ten patrzy gdzieś, w ogóle nie zna tej miejscowości, tamten też nie zna, źle ich odstawili po prostu, tak? To nie są doskonałe istoty. On miał też takie po prostu, że na przykład też opowiadał na tym wykładzie, jak źle wykasowują pamięć. Nie zawsze im się udaje, bo nie wszystkie istoty, wiecie Państwo, że to, co przylatuje, jest na różnych poziomach, tak? To nie jest tak, że tutaj przylatuje tylko top of the top, tak? Tutaj przylatują też tacy, no, gdzie jeszcze podobni do nas na tym etapie, tak? Krajów już oczywiście nie mają, pieniędzy nie mają, to jest jasne, bo ten etap jest przed nami, myślę, że go my osiągniemy. No, może 3000 lat, jakoś tak mniej więcej myślę, że powinniśmy osiągnąć ten etap. Za 3000 lat. Bez pieniędzy. Bez pieniędzy, tak. Za 3.
teraz to w ogóle nie ma szans. I w każdym razie i generalnie wykasowują pamięć po to, żeby człowiek nie męczył się, tak? Bo ten balast przeżyć na takim statku, no to jest to, więc wykasowują, ja to rozumiem, ale czasami na przykład też Jacobs podawał taką historię, jak wzięli trzech chyba wędkarzy, jakiś taką miał i dwóm wykasowali, jednemu nie wykasowali zupełnie, zapomnieli o tym, żeby mu wykasować po prostu. Śmieszne rzeczy, cudowny wykład, historię Jacobsa, fantastyczny facet, ja w tym roku też chcę polecieć, na pewno będę na MUFON-ie w tym roku, to już wiem, lecę do Stanów, także jak drodzy Państwo, jak tam będziecie, chyba w Los Angeles będzie ten MUFON, także jak tam sobie przyjedziecie, to może mi się spotkać, tam z chęcią Was zaproszę do mojego pokoju, zrobię Wam wykład, jak Wam tam słyszycie. Chyba Jacobs też będzie tam, już spojrzałem na ten cały zestaw gości, także bardzo chcę zobaczyć jego wykład, fantastyczny gość, świetne te przypadki ma, ale my w Polsce też mamy kilka takich, że on by się zainteresował tym, no, także fajnie, że ta jest społeczność taka międzynarodowa, bardzo, bardzo mnie to cieszy, no. Świadomość wzrasta. Jeszcze pytanie do Pana, czy to są przypadkowi ludzie, czy ich wcześniej sobie typują? I tak. Nie ma jednej. I pyta tu pani druga Gabi, po co biorą tych ludzi? A po co biorą? A no proszę pani, to Gabi, tak? Pani Gabi. Tak. Droga pani Gabi, to jest cały zestaw odpowiedzi. To biorą z różnych powodów. Biorą po to, wiecie państwo, to ja bym tutaj za 4 godziny musiał opowiadać wam, dlaczego biorą, bo niektórzy biorą dlatego, że chcą się dowiedzieć, zobaczyć w ogóle. Pierwszy raz tutaj są i chcą zobaczyć, jak my jesteśmy, prawda? Na jakim etapie, jak to jesteśmy postrzegani w ogóle, jak to nasze ciało wygląda i tak dalej. Inni biorą, na przykład, czekajcie, tylko się napiję troszeczkę, bo też mi trochę zgardłem, jakieś mam wsi. Coś jest tutaj. Coś jest na rzeczy. Ale nazwijmy to, że nie przeszkadzają, tylko że jest duża energia. Co? Umówmy się tak, pani Zosiu, okej? Okay? Że to jakby jest... No, tak jest, się podnosi. Tak, że po prostu jest duża energia i stąd jest taka reakcja. W każdym razie na przykład pamiętam konkretną historię Zofia Namlik. Tak? Zofia Namlik, niesamowita historia. Dzisiaj rozmawiałem o tym, byłem w takim biurze producenckim warszawskim, który będzie robił serial o dziwnych zjawiskach. I właśnie wspomniałem o Zofii Namlik. No i przecież do niej przychodzili. Ja miała oczywiście implant, bo wiecie państwo, że implanty wkładają do ludzi, żeby tam obserwować, jak, co tam się dzieje. I ona ich zapytała, dlaczego wy mi to robicie? Dlaczego tutaj odwiedzacie? Dlaczego mnie obserwujecie? Odpowiedź była precyzyjna. Obserwujemy ciebie, dlatego że bardzo interesują nas wasze emocje. Ponieważ my, oni powiedzieli to wprost, my poszliśmy trochę w złym kierunku, dlatego że u nas technologia wyprzedziła tą sferę emocjonalną i chcemy zobaczyć, od was się trochę nauczyć i dlatego ciebie obserwujemy. Czy się zgadza, żebyśmy zapytali ją, czy ona się zgadza, żeby dalej ją obserwowali? Ona się zgodziła. Nie żyje już pani Zofia Namlik, zmarła w 2015 roku, ile pamiętam. Niesamowita historia z tą rodziną na Bliku, to cała rodzina uczestniczyła w tym, w Świebodzicach. Pamiętam, jak pojechałem do niej do domu, to było w 2012 roku. No i nagle słyszę jakieś takie odgłosy tam z kuchni, a jesteśmy sami w ogóle. Ja mówię, czy... A ona mówi, tak, są, zainteresowani się tutaj, że pan przyjechał. Taki tekst mi rzuciła. Ja mówię, no dobra, w porządku, jak są w domu, nie chodzą. No, nie. Nagrałem to, pamiętam, później puściłem to w redakcji. Kolega mówi, nie, no nie puszczaj tego, Robert, bo pomyślą, że baba zwariowała, prawda? Także nie wyemitowałem tego dźwięku, no. No, taka pani Gabi, nie wiem, czy jest pani zadowolona z tej odpowiedzi, ale gwarantuję pani, że nie ma co się bać, nie, nic złego, nie posuną się aż tak daleko, jak jest na przykład na filmie Czwarty Stopień, nie ma, ja wiem, że tutaj tych linków możecie mi przysyłać milion. Te historie, które do takich rzeczy, że tak, męczą, zabijają, tam, ja te rzeczy, które ja badałem, nie natrafiłem na takie rzeczy, no. Nie przekraczają pewnej bariery i gdyby oni byli tacy groźni jak ludzie niektórzy mówią, to już by nas podbili 10 razy, by nas zażarli i to wszystko by to... A idziecie do sklepu, nikt was nie zaatakuje, chyba że jakiś bandyta was zaatakuje, choć
W Polsce jest jeszcze w miarę bezpiecznie. Teraz słyszałem, że w Stanach jest bardzo niebezpiecznie i bardzo dużo napadów jest. Także się bardzo pogorszyło w Stanach. No. Jeszcze tutaj przeczytam od pani Praska. Nieistotne pani Praska. Z jakiego powodu łamią wolę jednostki, traktują ludzi tak, jak my traktujemy zwierzęta. Nie zgadzam się. Takie uprzedmiotowienie niestety nie świadczy o niczym dobrym. Po pierwsze robią to w małej skali. Zobaczcie państwo, że to są wyjątki, tak? Pojedynczy ludzie. Robią to dla naszego dobra, tak twierdzą, że te obserwacje są tutaj, żeby nam pomóc. Po trzecie, czasami pomagają, naprawdę mam takie przypadki, gdzie osoba, która była na tego typu, tutaj mam taki model tego, i była na coś chora i po prostu cofnęli jej to, tak? Jaką rekompensatę za to? I to naprawdę takie choroby, że to w ogóle medycyna sobie nic nie poradzi, z tym nie ma szans. Także tutaj nie chcę jakoś bronić szczególnie, bo wiadomo, że to nie jest komfortowe takie wzięcie, ale wykasowują pamięć. Także ci ludzie tak jakby w ogóle nie przeżyli tego, zupełnie nie mają, tylko tam widzieli odlatujący obiekt, coś. A potem w hipnozie to się wygrzebuje, no i ojej, strasznie męczyli mnie, bo w hipnozie sobie przypomniałam, co się działo, ale potem wykasowali, żeby właśnie nie było tego koszmaru. Nie chcę jakoś ich bronić, ale ich bronię. A proszę powiedzieć wobec tego tak, dlaczego oni na przykład niektórym te choroby, czy oni mają z nimi jakieś połączenia? Nie? Bo tak to było pytanie, czy wybierają, czy to może być jakieś z nimi powiązane, nie? Że potrzebują pomóc temu człowiekowi, czy jak to jest? Proszę państwa, są ludzie, którzy mają bardzo, bardzo szczególne kontakty z UFO, tak? Bardzo osobiste historie, które po prostu zapierają dech w piersiach, tak? I zawsze, i ci ludzie często też zajmują się UFO, tak? I to człowiek sobie myśli, akurat tutaj ma takie historie i się zajmuje UFO. Właśnie dlatego on ma takie historie, bo on po prostu, z czego to się bierze, proszę państwa, z reinkarnacji, dlatego, że oni odnajdują swoich przyjaciół z ich planem, oni są śmiertelni, tak samo jak my. Wszyscy jesteśmy śmierci. Dopiero ci na najwyższym poziomie sobie zatrzymali starzenie, cwaniacy. Ale jak chcą, umierają też. Także tutaj oni sobie... Tam jest już wyższa szkoła jazdy. Tak? Natomiast ta cała reszta... żebyście widzieli. Adam Maksymo. Widzi pani to, czy nie? Dobija się do mnie. Zaraz. Cały czas. Tak? Nie widzi pana cały na czas. Wizji? Zaraz. Adam, słyszysz mnie? Tak, teraz się słyszę. Adam, słuchaj, tutaj ja mam połączenie, wiesz co, z panią Zofią, cudowną osobą, bo nas słucha w tej chwili trochę ludzi. Ty się do mnie dobijasz, bracie. A ja powiedziałem, że widziałeś UFO. Opisz to swoje UFO. Który to był rok, pamiętasz? No pamiętasz, który to był rok? 19 stycznia 2009 roku, a chciałem ci powiedzieć... Tylko uważaj, bo słucha nas tak, wiesz, tam z 1000 osób jak nie więcej, także żebyś nie palnął jakiejś bzdury, Powiedz. Więc chciałem ci powiedzieć, dostałem informację, tak? Jest ta strona Inne Medium i między innymi piszą poruszać ciebie o twojej firmie, wiesz? Słuchaj. Dobra, mam takie, bardzo dobrze, że piszą o mojej firmie Nautilus, myślę, że będzie o Nautilusie głośno, ale mam do ciebie, Adam, prośbę. Jak już żeś się dobijał tutaj, żeś kłócił ten czat, opowiedz o tej swojej obserwacji w kilku słowach, dobrze? Żebyśmy mieli jakieś takie uatrakcyjnienie tego live'a. Na żywo. Tak. Pozdrawiamy. To wspaniały moment. Bo niedawno dostałem informację, że na stronie Inne Medium, gdzie są opisywane wszystkie przypadki dotyczące UFO z całego świata. Ja nigdy się nie spodziewałem, że właśnie wczoraj wylądowałem na tej stronie Inne Adam, Medium. Opowiedz o swojej historii. Jak to było? Po prostu już wylądowałeś na Inne Medium, już zostawmy to Inne Medium. Jak to było? Kiedy zobaczyłeś? Jak zobaczyłeś ten obiekt? Całe szczegóły wysłuchać, to... W kilku słowach, nie opowiadaj tam 10 godzin, tylko... Po prostu opowiedzieć moją historię. Tak. Rozładował mi się akumulator,
była mroźna noc i poszedłem do garażu, wziąłem prostownik, żeby naładować akumulator. Rok, który to był rok? To było 19 stycznia 2009 roku. Tak jest. Gdzieś około godziny pierwszej w nocy. W Jarmołtówku. No w Jarmołtówku. To jest 5 kilometrów od Głuchołaz, 10 kilometrów od Prudnika, województwo opolskie, przy granicy z Czechami. Tak jest. Podłączam ten prostownik i w tym momencie słyszę jakieś odpalanie silników rakietowych, ale tak potężne, że czułem po prostu wibracje od tego na klatce piersiowej. Więc było najpierw odpalanie i potem cisza. I ja zgłupiałem. Pierwsza w nocy, o co chodzi? Jakiś samolot. Taka myśl mi przebiegła, że być może Harrier, samolot pionowego startu, miał awarię i usiadł tutaj na polach i pilot próbuje uruchomić te silniki odrzutowe. Tak. I tak, odpalanie cisza. Ja sobie myślę, może zobaczę jakieś światła i w tym momencie biegłem po 3 stopnie na pierwsze piętro. Żona była w pokoju, powiedziałam do niej, słuchaj, jakieś silniki rakietowe odpalają. No i otworzyłem okno w kuchni, żona podeszła i ona mówi do mnie, słuchaj, to może nie jakoś nisko leciał samolot i tak dalej, a jeszcze stoimy przy otwartym oknie, minus 10 stopni mrozu. No. A ja mówię, poczekaj chwilę i myślałem, że po prostu znowu będzie kolejne takie odpalenie tych silników i ten. Ale już nie doczekałem się, tylko nagle z nocy zrobił się dzień. To znaczy tak jak nastaje świt i znika ciemność i robi się jasno. Do tego stopnia zrobiło się jasno, że nawet taką najcieńszą gałązkę, to było takie światło, nigdy nie widziałem takiego światła. A, bo to jest inne światło, przyjacielu, tak? Tak, drogi Adamie, tak? To jest inne światło. To nie jest takie światło, jak u nas tutaj, widzicie Państwo u mnie, tam światełka, coś, nie, to w ogóle jest inny wymiar. Tak. Tak, i że nawet najcięższą gałązkę było widać. Tak jest. I po prostu szczena mi opadła i zobaczyłem, że znosi się potężny obiekt. Ja nie wiem, średnicy, nie umiem, gdzieś około 50 metrów, nie wiem, bo to ja obserwowałem to z odległości 250 metrów, no nie umiem nawet dokładnie powiedzieć. W każdym razie ten obiekt pod spodem miał jaskrawy trójkąt światła, zbite tumany śniegu i ten obiekt się podnosił. Ja byłem oślepiony tym światłem, to było takie światło jak ze spawarki. No i te zbite tumany śniegu i obiekt przekręcił się w jedną stronę, ustawił i nagle był huk jak przy uderzeniu pioruna i cisza. I kurczę, nic się nie stało. I ja w tym momencie mówię do żony, co myśmy widzieli? Przecież to nie było nic. Już zdałem sobie sprawę, że po prostu ten obiekt w momencie startu przekroczył barierę dźwięku. Dokładnie. I zdałem sobie sprawę, że jestem świadkiem czegoś niecodziennego. I dzięki temu, drogi Adamie, trafiłeś też do mnie i jesteśmy przyjaciółmi już tyle lat. Przyjacielu, mam nadzieję, że ze zdrowiem w porządku, bo ostatnio tam miałeś mały kłopot, wiem. Także trzymam kciuki za ciebie. Trzymam bardzo, przesyłam ci dobrą energię. Drogi Adamie, ja... Tak. Po prostu już teraz ci dziękuję, żeby tutaj, no nie bo ja wiem, że potrafisz długo mówić o tej historii z Jarmołtówka. Pozdrawiam wszystkim, szalenie mi miło, nie spodziewałem się. No, pozdrawiamy również. Też cię pozdrawiają wszyscy, tak, dokładnie. No to dziękuję. To przy okazji chciałem właśnie powiedzieć, że jeżeli Państwo weźmiecie na stronę Inne Medium, wszystko to jest dokładnie opisane na ten. No, także tutaj wszystkich odsyłamy do strony Inne Medium. Ja Ciebie bardzo pozdrawiam. Przyjacielu, już nie dzwoń w tej chwili, dobrze? Bo ja jeszcze mam tego czata, więc jakby, bo tutaj się co chwila dobijałeś. Nagrałeś chyba mi się na komórkę z tego, co widziałem. Jeżeli zakłóciłem się. Ależ to była przyjemność. Dla nas wszystkich. Piszą nawet w tym. Marzy mi się, Adam, żeby ciebie odwiedzić w tym Jarmołtówku w tym roku, ale o tym cicho, dobrze? Na razie nie mówmy. Ściskam cię, przyjacielu. Dobre. Trzymaj się. Na razie. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Cześć. Wzajemnie pozdrawiamy.
Świetny facet, nie? Świetny facet. Fajna obserwacja w ogóle. Tak. Ja, wiecie Państwo, zobaczcie na przykładzie właśnie tego telefonu, tak? Tego telefonu od Adama, że te zmieniają ludzi takie doświadczenia, tak? Tak? To jest inny człowiek w tej chwili. I też bardzo, na przykład ja mam przyjaciół właśnie w tej chwili z ludźmi, którzy coś przeżyli, tak? Właśnie tego typu doświadczenie, ponieważ oni chcą z kimś porozmawiać, żeby ich wysłuchał, nie chcą jakiegoś powiedzmy parszywego demaskatora, który tam po prostu tylko jedyną całą radość ma tego, że zdemaskować. W Polsce jest cały legion takich matołów, tak? Ufologów to się nazywa i oni demaskują, tu demaskować, demaskują najprawdziwsze historie, tak? Z głupoty, ale już dobrze, nie będę w tej chwili mówił o nich, ale po prostu tak, a ja się nad tymi ludźmi pochylam i no przecież słyszała pani, że to jest prawdziwa historia. Ten facet mówił szczerze. Tak, szczerość z niego bije, tak? No i to aj, dobra. Nie ma jakby interesu, żeby kłamać, po prostu dokładnie, mówi tak, dokładnie. Co widział, mówi co tak, czuł. I od tylu lat, tak? I to ale ja mówię, pamięta prawie dokładnie dzień, godzinę, wszystko pamięta. Wszystko, dokładnie. Tak, on więcej, on dotarł do świadków innych, bo tam nie był cały, jeden tam w tym Jarmołtówku, cały tam grupa obserwowała to, także to, tylko tutaj się z nimi jednej sprawie nie zgadzam. To pani powiem, ponieważ on mówi, że to nagle znikło, że on taka prędkość była duża, tak? Że to po prostu mogło tak być oczywiście, ale oni mają takie też możliwości, że nagle to pole sprawia, że nie widzą. A cały czas to jest, tak. A tego nie ma i my myślimy, że poleciało. Nie poleciało, tylko oni są i włączyli to pole tak niezwykłe i po prostu tak to... To u Meyera tak było właśnie pokazywane, nie? Że jak... Że znika w pewnym momencie, tak. Meyer, ja uważam, że jest Meyer prawdziwą historią. To, co tam jest oskarżany rzeczy... Wie pani, to przy złej woli można każdą rzecz opluć. Każdą rzecz. Teraz na przykład opluwana jest misja na potęgę przez głupich ludzi, szkodliwych ludzi. Misja, książka Misja Michela de Marca, która jest wstrząsająca, budzi ludzi. Tyle ludzi obudziła ta misja, tak? Opluwają ją po prostu na potęgę. My tego, nawet ja mówię, że ja nie chcę tych parszywych audycji oglądać, tych wariackich. Nie kontaktują się z ludźmi, którzy go znali. Nie mają... Tylko jedyna rzecz, to znają tą i porównują, że tam on tam jakoś. I to wiecie, wszystko można opluć. Przecież ten Jarmołtówek można opluć. Tak my byśmy tutaj się tak. No to co? No to każdego. Coś, każdego, każdą rzecz, tak? Jakbyśmy się uparli, to też byśmy to opluli. I tylko po co? No proszę Państwa, jaki jest tego sens? Ja tak sobie tłumaczę, że ci ludzie, którzy demaskują na siłę coś, pokazując, że to jest fałsz, chociaż wiedzą, że to jest po prostu nie do zrobienia na przykład, ale zdemaskowanie jest takie, wie Pani, fajne. To jest, no, taki, jesteśmy tak, tacy konkretni, tak bardzo naukowi, proszę bardzo. My nie jesteśmy tacy jak ten Bernatowicz, że mówi, że Jarmołtówek jest... Co nie, my jesteśmy tutaj super, właśnie to jest fałsz, bo to, bo śmo, bo to, bo tamto, tak? I robią... Bo naukowo jest inaczej. Inaczej jesteśmy, ludziom po prostu robią mamy... Tak, mamy tą taki tutaj on taki naiwny i tak opluwają rzeczy tak prawdziwe jak Emilcin. No wie pani, to mi się w głowie nie mieści. Emilcin to jest po prostu... 78 rok spotkanie Jana Wolskiego z UFO. Wydawało się, że to jest perła w Polsce. Ta głupota ludzka, ta chęć tego demaskowania, nawet Emilcin uderzyła. No, co za po prostu ludzie straszni. Sensacje, wie pan, nudzą się. Głupota, zawiść, zazdrość i takie prymitywne, niskie uczucia ludzkie, które niestety... Dobrze. Pani Zosiu, mamy jeszcze jakieś pytanie? Tak, na zakończenie jest pytanie do pana. Jaka jest pana ulubiona potrawa? Co najbardziej? Potrawa moja? Pan jest. Matko Boska, potrawa. Proszę państwa, moja potrawa. Ja generalnie jestem człowiekiem, który nie przykłada do jedzenia wielkiej wagi, tak? Niestety. Ja traktuję tylko wyłącznie to jako paliwo, które wlewam do baku. Staram się jeść rzeczy zdrowe, które tam na szczęście mam cały czas kochających mnie rodziców, którzy moja mama daje mi, przyznaję szczerze, tutaj publicznie daje mi zupy swoje. Przepyszne zupy, które są bardzo pożywne. Ja na tych zupach praktycznie cały tydzień mogę jechać, także uwielbiam te zupy. Ale co lubię jeść? Ale na przykład ostatnio
No, przyznam się szczerze, tak? Można takim być szczerym tutaj u pani? Wybaczcie mi pani. Ostatnio bardzo, bardzo smakowały krewetki. Krewetki na maśle. Krewetki. Ja wiem, że to podobno robaki są w ogóle, że to robak jest. Kolega mi powiedział, co ty robaki? Krewetki na maśle mi bardzo smakują. A drogie są jak diabli. Ja po prostu nie mogę tak jeść ich, ale bardzo mi smakują takie dobrze uprawione. To lubię. Ale ja lubię takie rzeczy proste, wie pan, bardzo proste. O, zupa pomidorowa na przykład. Jest bardzo dla mnie coś wielkiego. Moja mama oczywiście i te zupy mi robi też pomidorowe. No tak rzeczywiście nie mam. Nie, tutaj nie jestem jakoś szczególnie wyszukany. I powiem więcej. Jak pan to o jedzenie zapytał, ja uważam za patologię te wszystkie programy kulinarne, te stawianie tego jedzenia gdzieś na piedestale, w jakimś, że się staje, religia się robi z tego jedzenia, tak? że żyje się po to, żeby jeść. Nie, je się po to, żeby żyć. To jest zupełnie co innego. My niepotrzebnie tworzymy z tego jakieś rytuały cudowne. Dzieci, które robią trawę, to jest idiotyzm. No. Mam nadzieję, że to słowo tam algorytm YouTube'a jakoś tam ani nie uwzględny. No. Szybko zleciało, niech pani zobaczy, godzina no, 15 tak minut. No, tak nie wiadomo, jest. Kiedy się bardzo zaczęło i to tak leci. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Była to wielka przyjemność. Pytania. Tak, pomidorówka z makaronem góra, no właśnie, też. Mam ją w lodówce, mam ją w lodówce, tak, i naprawdę uwielbiam. Cieszę się, że jutro zjem tą, proszę Państwa, cieszcie się z drobnych rzeczy. Dokładnie. No. Wy chcecie, drobne rzeczy, jajecznica na przykład, cudowna rzecz, tak, spacer, że możecie pójść na spacer i z psem, no, przecież to jest tak fantastyczna historia. Cieszcie się z małych rzeczy i te drobiazgi niech sprawią, że... Dokładnie. Z takich małych rzeczy, że można na przykład sobie się napić kawy. Przepiękne, cudowne. Prawda? Kawa tak pobudza. Nie jest zdrowa do końca, trzeba uważać. Ale to też jest drobne rzeczy. Bądźmy fanami drobnych rzeczy, drodzy Państwo. Tak jest. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i Państwu jeszcze raz dziękuję za uwagę i ufam, że do następnego razu. Bardzo do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich. Pięknie Państwu dziękuję. Dziękuję.